Dzień dobry, nazywam się Ewa Grudziej-Niewczyk. Jestem psychologiem, specjalizuję się w pracy z rodzinami, dziećmi, w tym dziećmi chorującymi przewlekle. Jeśli chodzi o moją rolę w projekcie, to będę odpowiedzialna za upowszechnianie modelu DOM w placówkach edukacyjnych. Placówki edukacyjne potrzebują narzędzi, które będą wspierały nauczycieli, pedagogów, psychologów w pracy z dzieckiem i rodziną chorującego ucznia. Warto zwrócić uwagę również na rodzeństwo chorującego dziecka, ponieważ w ich przypadku również potrzebne jest wsparcie, o którym bardzo często środowisko, również szkolne, zapomina. Takie rodzeństwo, siostra, brat chorującego ucznia, może prezentować różnego rodzaju zachowania. Z jednej strony mogą to być zachowania, które polegają na tym, żeby zwracać na siebie uwagę, z drugiej strony mogą to być takie zachowania, które polegają na tym, żeby nie skupiać na sobie uwagi i swoje problemy dusić czy zatrzymywać dla siebie. To jest bardzo ważne, żeby to otoczenie zdrowego brata, siostry, chorującego ucznia, wiedziało też, w jaki sposób wspierać zdrowe rodzeństwo w tej traumatycznej sytuacji, w której zwykle jeden z rodziców opuszcza dom. Poza tym pojawia się bardzo dużo strachu, czasami poczucie winy, z którym dzieci nie zawsze sobie radzą. Jeśli chodzi o zdrowe rodzeństwo chorującego ucznia, to warto zwrócić uwagę na dwa rodzaje zachowań. Z jednej strony zachowania, które będą skupiały na sobie uwagę dorosłych. Może to być bunt, mogą to być różnego rodzaju trudne zachowania, czy postrzegane jako trudne, które są tak naprawdę formą i sposobem zwrócenia na siebie uwagi w sytuacji, w której cała uwaga przekierowana jest na chorującego brata czy siostrę. Z drugiej strony takie dziecko może zamknąć się w sobie, nie komunikować swoich potrzeb, nie zwracać na siebie uwagi, być takie, można powiedzieć, niewidzialne i to też powinno nas zaniepokoić. Ja w swojej praktyce spotkałam takie sytuacje, gdzie po wielu latach tak naprawdę siostra, której brat chorował przewlekle, no, ma cały czas żal do rodziców. Ona użyła takiego sformułowania, że została w czasie choroby swojego brata porzucona. I do teraz gdzieś w niej to jakoś rezonuje i ona z tym pracuje w gabinecie psychologicznym. Znam też przypadek, taki przypadek dziewczynki, z którą pracowałam w gabinecie, która bardzo przeżyła fakt, że uwaga jej dziadków została w pełni przekierowana i skupiona na chorującej kuzynce. Czyli nawet do tego stopnia może w rodzinie, można powiedzieć, ta sytuacja choroby onkologicznej jednego z dzieci oddziaływać, ponieważ ta dziewczynka zaczęła prezentować takie zachowania związane z agresją, złością, frustracją, w związku z tym, że dziadkowie, którzy wcześniej mieli dla niej dużo czasu, no teraz tego czasu nie mają z uwagi na to, że choruje jej kuzynka. Więc warto też zwrócić bardzo dużą uwagę na to zdrowe, nawet nie tylko rodzeństwo tak naprawdę, ale na przykład również kuzynostwo, w kontekście takich skutków emocjonalnych choroby brata, siostry, czasami nawet kuzyna czy kuzynki, ale też różnych zachowań, które się pojawiają na skutek tego, że cały system rodzinny, no właściwie można powiedzieć, że ulega zupełnej rekonstrukcji, zmianie. Cała rodzina musi sobie na nowo poukładać pewne rzeczy i poradzić z nimi. To, co jest też trudne dla zdrowego rodzeństwa, to konieczność współpracy z osobami, które pojawiają się w domu, żeby pomóc. W sytuacji, w której jeden z rodziców znika, przenosi się do szpitala, czasami na bardzo długo, zdarza się, że pojawia się babcia, dziadek, ciocia, wujek albo asystent rodziny. No i na nowo potrzeba sobie wypracować jakieś relacje. Tu są, tak jak już mówiłam, dwie możliwości. Czasami dziecko się buntuje wobec tej sytuacji i może o tyle nawet łatwiej to zauważyć, że wtedy te zachowania są takie rzucające się w oczy, trudne dla otoczenia, dla dorosłych. Druga możliwość jest taka, że dziecko się zamyka w sobie, nie komunikuje swoich trudności, frustracji, czasami odreagowuje je na przykład okaleczając się albo sięgając po różnego rodzaju używki. Takie sytuacje niestety też miałam okazję w swoim gabinecie spotkać. Dlatego też uczulam na to, żeby uwaga wszystkich dorosłych, nie tylko rodziców, była skupiona nie tylko na chorującym dziecku, ale też na rodzeństwie,
które somatycznie, fizycznie nie choruje, ale doświadcza bardzo wielu skutków emocjonalnych choroby nowotworowej, która się pojawiła w rodzinie u urodzeństwa. Model DOM rekomenduje współpracę placówki edukacyjnej z psychologami, specjalistami, którzy mają przygotować zarówno grono pedagogiczne, jak i tak naprawdę rówieśników do tego, żeby jak najlepiej poradzić sobie z sytuacją choroby onkologicznej w szkole, w klasie. Nauczyciele dostają konkretne narzędzia, które mogą wykorzystać w czasie lekcji ze swoimi uczniami, przygotowując ich i rozmawiając z nimi o tym, czym jest choroba nowotworowa, jakie emocje mogą towarzyszyć w sytuacji, w której pojawia się taka okoliczność w klasie czy w grupie, ale też jak możemy wesprzeć chorującego kolegę czy koleżankę. Również powrót dziecka po chorobie jest takim tematem, któremu warto poświęcić uwagę i model DOM też przewiduje taki moduł. Mianowicie chodzi o to, żeby dzieci były przygotowane na to, w jaki sposób może zachowywać się koleżanka czy kolega, co może mówić, że może nawiązywać do swojego pobytu w szpitalu, może pokazywać, nie wiem, blizny, ślady po leczeniu. Jeżeli dzieci nie są na to przygotowane, to może to powodować różnego rodzaju przykre, trudne konsekwencje. Natomiast jeżeli nauczyciele zadbają o to, żeby przygotować grupę na powrót ucznia po chorobie onkologicznej, no to na pewno takich sytuacji uda się uniknąć, a te sytuacje są szczególnie trudne dla dziecka, które wraca, bo ono jakby z tytułu swojej roli też, roli osoby wracającej po dłuższej przerwie jest, można powiedzieć, w szczególnie trudnej sytuacji. A jeżeli dodatkowo dojdą jakieś sygnały niezrozumienia czy wręcz jakieś odrzucenie ze strony rówieśników, no to wtórnie może sytuację taką emocjonalną dziecka chorującego pogorszyć. Na co też chciałabym zwrócić uwagę, to na fakt, że model DOM tak naprawdę przewiduje różnego rodzaju działania uwzględniające trzy aspekty funkcjonowania dziecka chorującego. Zarówno aspekt emocjonalny, czyli to, z jakiego rodzaju emocjami może radzić sobie chorujący uczeń czy uczennica, ale też rówieśnicy tego ucznia czy uczennicy. Z drugiej strony porusza kwestie związane z funkcjonowaniem poznawczym, czyli z tym, co może i powinna zrobić poradnia, psycholog, pedagog szkolny, są tam konkretne narzędzia i zalecenia. Z trzeciej strony porusza aspekty związane z takimi kwestiami behawioralnymi, czyli zachowaniami, które mogą być prezentowane przez uczniów, zarówno chorujących, jak i zdrowych, które to zachowania są tak naprawdę, można powiedzieć, skutkiem różnych doświadczanych trudnych emocji. Czasami są przez dorosłych niewłaściwie interpretowane, ewentualnie, można powiedzieć, pacyfikowane czy wygaszane, a tymczasem tak naprawdę powinny być przedmiotem jakiejś pracy, najlepiej warsztatowej, tak żeby o tych zachowaniach z dziećmi rozmawiać. Kwestia wyglądu i konsekwencji leczenia też powinna być przedmiotem zainteresowania dorosłych. Bardzo ważne jest to, żeby pracować z dziećmi nad empatią. A jak wiemy, empatię można ćwiczyć. I tutaj też w modelu DOM znajdziemy takie narzędzia. Chodzi głównie o to, żeby dzieci wiedziały, jak reagować na sytuację, w której koleżanka, kolega wygląda inaczej, wygląda gorzej, ma widoczne ślady leczenia, blizny. Co zrobić w takiej sytuacji, jak reagować, a czego nie robić, ale też jak rozmawiać z nim o tych zmianach, które się pojawiły, tak żeby pomóc dziecku poradzić sobie i zaakceptować ten swój nowy wygląd. Ważnym aspektem też jest wypracowanie różnych pomysłów na to, żeby podtrzymać kontakt z chorującym uczniem i to jest rola wychowawcy, psychologa, szkolnego pedagoga. Model DOM też rekomenduje różnego rodzaju zachowania, dobre praktyki w tym względzie, ponieważ dla dzieci to funkcjonowanie społeczne jest bardzo ważnym elementem, też można powiedzieć, związanym z kształtowaniem ich osobowości, tożsamości i w sytuacji, w której dzieci pozbawione są kontaktów z rówieśnikami, no bardzo często ma to negatywny wpływ na ich rozwój, na ich samopoczucie, na ich samoocenę. Wobec tego to, co w modelu DOM rekomendujemy, to też różnego rodzaju działania, które wychowawca, psycholog szkolny może zainicjować na rzecz tego, żeby klasa, grupa rówieśnicza
podtrzymała kontakt z chorującym uczniem, uczennicą, właśnie po to, żeby ten element bycia w grupie rówieśniczej, bycia częścią klasy, współdecydowania o różnych rzeczach typu wycieczki, dyskoteki, spotkania klasowe, cały czas miał miejsce. Jeśli tak się stanie, to uczniowi będzie zdecydowanie łatwiej wrócić do tego środowiska szkolnego w takim przekonaniu, że on cały czas jest jego częścią i że grupa rówieśnicza czeka na jego powrót.